Niewiele się zmieni, jeśli chodzi o rywalizację w porównaniu do lat poprzednich. Najważniejsze, że kolejny rok będzie bezpłatny i że mecze będą rozgrywane podczas zimowych ferii naszych najmłodszych. W styczniu 2018 roku odbywa się kolejna już edycja zimowego turnieju piłkarskiego. To jest stały element kalendarza Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Po raz kolejny, podobnie jak w ubiegłych latach, będzie ten turniej trwał podczas ferii zimowych w województwie dolnośląskim. To będzie od 15 do 26 stycznia właśnie 2018 roku. Tak jak zawsze, zgłoszenia do turnieju są całkowicie bezpłatne. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w takich zawodach? De facto mieć tylko odrobinę dobrej woli i chęci. W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno najmłodsi, jak i studenci, koledzy, przyjaciele z boiska. Dotyczą zarówno zorganizowanych drużyn, to znaczy młodzieży i dzieci, które trenują na co dzień w klubach piłkarskich, jak i tak zwanych ekip po prostu podwórkowych. Jeżeli ktoś ma ekipę znajomych, z którą po prostu chciałby się zgłosić do wzięcia udziału w turnieju zimowym, turnieju przypominam na hali, także na pewno będzie ciepło i komfortowo, wystarczy się zgłaszać. Wszystkie informacje będą na naszej stronie www.mcswroc.pl, tam w zakładce imprezy sportowe. W ubiegłym roku zawody odbyły się w 6 kategoriach wiekowych. W tym roku doskakuje kolejna. Macie jeszcze niespełna 2 tygodnie, by zapisać się do imprezy. Czekamy na zgłoszenia aż w 7 kategoriach wiekowych. Od najmłodszej, czyli Żaka, roczniki 2009 i młodsi, do kategorii młodzieżowca, czyli maksymalnie rok 96, plus oczywiście także ewentualnie młodsi. Na najlepszych czekają upominki i nagrody. Sporym wydarzeniem dla najmłodszych będzie uhonorowanie ich podczas meczu piłkarskiej ekstraklasy. Nagrody będą, poza tym, że oczywiście będzie się otrzymywało pamiątkowe medale i trofea, będą też wręczane uroczyście nagrody podczas meczu Śląska-Wrocław na murawie stadionu Wrocław. To ważne, będzie to mecz właśnie 25 lutego przeciwko Górnikowi Zabrze. Także serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział właśnie w zimowym turnieju piłkarskim. Tak jak wspominałem, jak co roku oczywiście udział jest za darmo. Będzie to już 11. edycja turnieju organizowanego rok do roku przez Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu. Koszykarze Śląska dostali od swojego trenera sporo wolnego. Odpoczywali zarówno w święta, jak i w czasie sylwestrowym. Pomiędzy jednak sporo trenowaliśmy, podkreśla Radosław Chyrzy. Jak zwykły dobry Polak mieliśmy wolne czy odpoczynek w trakcie świąt, 3 dni. I sylwester, nowy rok, uważałem, że bardzo dobrze zawodnicy przepracowali między świętami a nowym rokiem. U nas problemem jest dzielenie się piłką i straty, czyli panowanie nad piłką. Ćwiczyliśmy dużo, gry 1-1 i ustawienie na boisku, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, tylko pomagali w ataku. Paul Farmek z Kutno jeszcze nie tak dawno grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. To drużyna, która co prawda zmieniła się od poprzedniego sezonu, ale ma w swoim składzie kilku bardzo dobrych zawodników. To wykorzystuje na parkiecie. To jest zespół, który ma bardzo dobry bilans, który ma doświadczonych zawodników, bardzo doświadczoną parę trenerską. Spadkowicz z pierwszej ligi, którzy grają kombinowaną obronę, próbują zaskoczyć w tych elementach zespół przeciwny, ale jest to zespół w naszym zasięgu i tak jak powiedziałem, drugą rundę chcemy rozpocząć od zwycięstwa i poprawić swój bilans w domu. Na razie ta statystyka rzeczywiście nie jest najlepsza. We własnej hali Śląsk wygrał 3 mecze, 5 razy schodził z parkietu pokonany. Nie może być tak, że mamy bilans ujemny, jeżeli chodzi o mecze na własnej hali. Nie wiem, czy to jest problem, że mało trenujemy, czy to jest problem w głowach. Ja uważam, że nie chodzi o kwestie hali, ile trenujemy, tylko musimy sobie zdać sprawę, że przychodzimy przygotowani mentalnie i chcemy wygrać i musimy wygrać to spotkanie. Śląsk występuje teraz w hali AWF-u, trenuje natomiast w obiekcie przymieszczańskiej. Czy to może w pewnym sensie tłumaczyć domową słabość zespołu? To są nieprawdziwe informacje, jak zawodnicy czy trenerzy tak uważają. W większości klubach to jest tak, że zespół ma halę treningową, a na tej hali, której gra, trenuje raz, 2 razy przed meczem i to wszystko. I to nie jest wymówka, że sobie po prostu nie możemy poradzić z wygrywaniem. Ale ja wierzę w to, że w nowej rundzie, w nowym roku to poprawimy. Początek meczu w hali AWF-u we Wrocławiu w niedzielę o godzinie 18. Przypomnijmy, rywalem Śląska będzie Paul Farmek z Kutno.
Wrocław jest miastem biegaczy, a ci, którzy startują w stolicy Dolnego Śląska, z chęcią tu powracają w kolejnych latach. Zainteresowanie startem w półmaratonie przeszło najśmielsze oczekiwanie. Jeżeli jeszcze planujecie pobiegać w grupie po ulicach miasta 16 czerwca, musicie się naprawdę spieszyć. Tempo zapisów, jeżeli chodzi o 6 PKO Nocny Wrocław Półmaraton, nawet nas po raz kolejny bardzo sympatycznie zaskoczyło. Już rok temu tempo zapisów było naprawdę niesamowite, dlatego że w dwie doby, w 48 godzin sprzedało się 3000 pakietów startowych. W tym roku wynik został podwojony, bo te 3000 pakietów rozeszło się zaledwie w jedną dobę, to znaczy w nowy rok. W tym momencie tych pakietów jest sprzedanych już nieomal 7000, ponad 6500 miejsc. Początki półmaratonu w mieście do udanych nie należały, ale nikt już o tym nie chce pamiętać. Wrocławski bieg na dystansie nieco ponad 21 km ma swoją markę. Nie ma wątpliwości, czy to będą udane i atrakcyjne zawody. To oznacza, że tak jak wspomniałem, tempo jest jeszcze 2 razy większe niż rok temu. Oby tak dalej. Nas to tylko cieszy, bo oznacza to, że biegacze darzą nas zaufaniem, albo chcą do Wrocławia wracać, albo po prostu polecają bieganie we Wrocławiu i są tu rzesze nowych zawodników. Bardzo nas to cieszy, to znaczy, że praca, którą wykonujemy organizując wrocławskie biegi, zwłaszcza ten Nocny Wrocław Półmaraton, jest doceniona i sprawdza się, a biegacze chcą właśnie tutaj startować. Co ważne, cena pakietu startowego jest co 3000 pakietów wyższa. Do tego pakietu najdroższego, czyli od 9000 w górę, już się zbliżamy, także radzimy się pospieszyć. Zresztą przewidujemy w ogóle, że jeżeli takie tempo zapisów się utrzyma, to być może nawet poniżej 2 tygodni od początku zapisów uda się wszystkie pakiety sprzedać. Ale zainteresowanie dotyczy nie tylko bieganiem na dystansie półmaratońskim. Wielu zawodników już zgłosiło swój akces do startu w kolejnej edycji maratonu. Pakiety na 36. Wrocław Maraton, czyli na bieg na pełnym dystansie, również dość szybko znajdują swoich nabywców. W tym momencie ponad 10% tych pakietów już znalazło nabywców. To oczywiście dużo wolniejsze tempo, bo połowa pakietów na półmaraton została już sprzedana, a tutaj 10%, ale pamiętajmy, że półmaraton odbywa się w czerwcu, a maraton dopiero we wrześniu, a poza tym jest to jednak dystans 2 razy trudniejszy, dlatego też zwracam uwagę, że te zapisy będą na pewno szły dosyć wolno, ale spokojnie i tak to tempo zapisów na maraton też nas bardzo cieszy. Zgłoszenie nie wystarczy, by wziąć udział w największych biegach Wrocławia. Trzeba również dokonać wpłaty na konto organizatorów biegu. Tylko wtedy możemy być pewni, że będziemy mogli wystartować. Liczy się nie tempo zgłoszeń, a przede wszystkim tempo wpłat. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście, żeby wystartować w 6 PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie, należy się najpierw zarejestrować, ale jeszcze do tego dokonać stosownej opłaty. To oznacza, że po tym, jak zarejestrujemy się w portalu, oczywiście link znajduje się na naszej stronie www.półwrocławmaraton.pl pod napisem zapisz się tam, klikamy, rejestrujemy się i najpierw się zapisujemy, ale co ważne, numer startowy zostaje nadany dopiero po dokonaniu płatności, także pamiętajmy, żeby te obie czynności dokonać, bo inaczej tego miejsca na starcie wrocławskiego półmaratonu nie będzie będziemy mieli zapewnionego. Dopiero po nadaniu numeru startowego, czyli zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty, jesteśmy na liście startowej. Tam też zresztą na liście startowej możemy swoje nazwisko odnaleźć. Szczegóły dotyczące biegu półmaratońskiego można znaleźć na stronie pół.wroclawmaraton.pl, a o rywalizacji na 42 km i 195 metrów poczytacie więcej na www.maratonwroclaw.pl. 15 stycznia wrocławianie wyjadą na zgrupowanie do Trzebnicy, które potrwa do 20 stycznia. Na jego zakończenie zagrają sparing z Miedzią Legnica. 23 udadzą się na obóz na Cypr, który zakończą 3 lutego. Tam mają w planach kilka sparingów. Znamy już 2 przeciwników drużyny Jana Urbana. Piłkarze Śląska zagrają m.in. ze Slovanem Liberec i FC Nitra. Prawdopodobnie zmierzą się także z rumuńską drużyną Astra Giurgiu. Pierwszym nowym zawodnikiem w drużynie Śląska będzie prawdopodobnie Tim Rieder. Już tylko testy medyczne dzielą Niemca od gry w barwach drużyny ze stolicy Dolnego Śląska. 24-letni środkowy obrońca zostanie wypożyczony do Śląska do końca sezonu. W razie potrzeby poza swoją naturalną pozycją może grać także na prawej obronie jako defensywny pomocnik. Tim Rieder w przeszłości przez 2 lata występował w juniorskich zespołach Bayernu Monachium. W 2010 roku trafił do Augsburga, dla którego rozegrał to 5 meczów w Bundeslidze. Rozegrał m.in. pełne 90 minut, kiedy to w poprzednim sezonie jego zespół przegrał na wyjeździe z Bayernem Monachium 0-6, a 3 bramki zdobył wtedy Robert Lewandowski. 24-letni obrońca na co dzień gra w zespole rezerw Augsburga w 4. lidze. Łącznie rozegrał 135 meczów i strzelił 4 gole. Portal transfermarkt.de wycenia go na 200 000 euro.